Mięsanka, paliwo, powietrze. Wybebeszony wydech. To sobie troszkę postrzela. Dzisiaj zorganizowaliśmy wspólnie ze sztabem WOŚP i Nocną Jazdą Bielsko-Biała oraz Retro Grupą. Zorganizowaliśmy wielką oskrzę świątecznej pomocy, taką bardziej pod kątem motoryzacyjnym. Mamy tutaj samochody klasyczne, jak i te mocno po tuningu, jak i te seryjne, takie na co dzień, którymi się poruszamy. Są także pokazy profesjonalnych drifterów, jest z nami Drift Familia, jest z nami zawodnik Pękala. Także można sobie wylicytować przejazd, można sobie pojeździć na gokarcie. Taksówka ta jedzie. To znaczy ta taksówka jest do Święcimia, jeździ cały czas, używane jest autko na co dzień. No po prostu lubię stare pojazdy. To jest jeden z moich 11 starszych pojazdów, ale posiadam jeszcze tylko motorowery niestety do tego. A docelowo jeszcze Syrena, Warszawa, może się uda. To rzeczywiście była kiedyś taksówka? Nie, to było zrobione tak powiedzmy z nudów na wzór taksówki ze zmienników. Tak, żeby się rzucało w oczy, żeby ludzie wiedzieli. No i przypomnieli sobie stary, dobry film polski. Z Nocną Jazdą zawiązaliśmy takie partnerstwo i też co roku się wystawiamy właśnie jako retro grupa na WOŚP-ie. No wiadomo, pogoda jest taka, że dużo aut nie przyjeżdża, bo większość miłośników trzyma po prostu na zimę te auta pod pierzynką, że dopiero bardziej na wiosnę, bardziej jak sezon się otworzy, można nas więcej zobaczyć. No a sądzę, że WOŚP to jest dobra okazja, żeby pomóc, żeby też przy okazji się zaprezentować ludziom swoimi pojazdami. Jak idzie zbiórka dzisiaj? A dobrze. Zebraliśmy już troszkę. Od dość kilku lat zbieramy razem z WOŚP-em, razem z psami. Daj głos. 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 Nie, nie ma nic do powiedzenia. Zwykłe seryjne 2,5, nic ciekawego. Zwykłe seryjne, ale ciekawe rzeczy można robić. Tak, oczywiście. Jak jest odpowiednio auto przygotowane, można naprawdę się pobawić seryjną mocą. Nie potrzeba wsadzania dużych silników, kombinowania. Zwykłe 2,5 z BMW wystarczy do dobrej zabawy.